I witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj, myślę, ciekawy materiał. Zaczęliśmy od karmienia ptaków. Dzisiaj ptaki tutaj karmione są karmą akurat z propolisem. Czyli taki no, cotygodniowy rytuał u mnie. Tydzień w tydzień ten propolis raz dziennie minimum dostają, raz w tygodniu. No ja myślę, że jest to mega prozdrowotne i bardzo Wam to polecam. Tak jak tutaj widzimy, aktualnie już samczyki rozpłodowe jedzą. Wcześniej było widać, jak wszystkie ptaszyny wcześniej. A teraz przejdę do tego, jak to przyrządzić. I pokażę Wam, jak, że tak powiem, ten propolis się produkuje, tak? Jak stworzymy nową partię na kolejny przyszły sezon. Pokażę produkty, pokażę, jak to wygląda, jak to zrobić. Tak więc zostańcie tutaj ze mną. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę, skomentujcie, czy też używacie. I mam nadzieję, że Wam się ten filmik przyda w waszej hodowli. Pozdrawiam i oglądajcie dalej. I przygotujemy porcję dla gołębi na dzisiejszy posiłek. Tak jak widzimy, powoli zapasy się kończą, więc za chwilę przyrządzimy nową porcję. Tutaj mamy przygotowaną łyżkę taką stołową wody. Mamy łychę, nabierzemy porcję propolisu. Tak jak ja mówię, odsączam tylko to ciemne, tą ciemną część z góry tej, z dołu, znaczy się tej woskowiny oczywiście nie zbieram. Przelewamy. I teraz staną się te czary, jak to ja mówię. Czyli mamy łychę propolisu. Ja go za każdym razem rozcieńczam taką samą ilością wody. Wiadomo, jest to robione w bardzo mocnym alkoholu. Więc żeby to było lepiej przyswajalne, jednocześnie robi się z tego większa ilość troszeczkę, więc lepiej to rozprowadzić na karmie. Więc to mieszam z wodą. I teraz właśnie mamy te nasze, jak to ja mówię, czary-mary. Kolor robi się taki, kolor mleka, że tak powiem. Tak wygląda propolis gotowy do podania, tak jak u mnie. I to podajemy na karmę. Karma jest przygotowana dla całego stada. To już sobie odstawimy. Widzimy tutaj całą partię dla całego stada porządnie. Coś jeszcze to zrobię zawczasu, to od razu wytrę to, co się tutaj skapło, bo niestety tutaj też uważajcie, bardzo ciężko się to domywa. Tak więc od razu wytrę i to rozprowadzamy po karmie. W miarę się uda większość. Taki kieliszek, czy w cokolwiek, w czym to rozrabiacie, od razu też myjcie, dopóki to jeszcze jest w miarę świeże, bo później naprawdę jest mega ciężko. I taką karmę mieszamy dokładnie, żeby to rozprowadzić. Ja powiem tak, albo podaję takie po prostu same z propolisem, albo wykorzystuję sytuację, że jest to lekko wilgotne. I na to też często podaję tą mieszankę kurkumy i pieprzu. Nie widzę, żeby to w czymś przeszkadzało. Absolutnie. Przy okazji fajnie oblepia. Tak jak tu już widzimy, bardzo fajnie. Wszystko mamy oblepione. I takie coś albo posypuję tą mieszanką kurkuma plus pieprz. Albo po prostu takie zostawiam na 15-20 minut, żeby przeschło, i takie coś podaję gołąbkom. Ale zaraz musimy przejść do
sporządzenia nowej dawki na cały sezon. No i przystąpimy w tej chwili do sporządzenia nowej partii propolisu. Z czego robimy propolis? Do zrobienia propolisu przede wszystkim potrzebny nam jest kit pszczeli. Kit pszczeli, wiadomo, produkowany przez pszczółki, tak jak sama nazwa wskazuje. Co wchodzi w jego skład? Tam są głównie żywice roślinne, różnego rodzaju woski. Te woski się później osadzają na spodzie opakowania. Jest również pyłek kwiatowy i polifenole. Główne zastosowanie to przede wszystkim chronią one w naturalnym środowisku pszczoły, które one w sobie to same produkują. One wylepiają całe wnętrze ula właśnie tą substancją. No i przede wszystkim jest to robione przez nie po to, by chronić je przed najróżniejszymi chorobami, tak? Czyli przed bakteriami, przed wirusami i przed grzybami. To jest takie podstawowe zastosowanie ich, jeżeli chodzi o przyrodę w naturze. Dlaczego rozpuszczamy w alkoholu? No po prostu kit pszczeli jest nierozpuszczalny w wodzie i tego byśmy już nie przeskoczyli. Nie da się tego zrobić. Jest tylko i wyłącznie rozpuszczalny w różnego rodzaju rozpuszczalnikach bądź w alkoholu. Jak go rozpuszczamy? Powinna być, mówię, stężenie alkoholu no nie większe niż 70-75%, więc też nie możemy przesadzić. Tak jak tutaj mamy przygotowane akurat tutaj naturalny wyrób niesklepowy w granicach 90%, do tego dwuseteczka zwykłej 40%, wtedy wyjdzie nam no tak jakieś 70 parę procent, około 70, i takie stężenie bardzo, bardzo nam odpowiada. Co jeszcze, jeżeli chodzi o skład tego, dlaczego my tego używamy, dlaczego ja uważam, że jest to naprawdę taki środek cud? Zawiera w sobie bardzo dużo witamin, witaminy A, C, D, E, a także witaminy z grupy B. Minerały takie jak żelazo, miedź, magnez, cynk, kwasy fenolowe, naprawdę bardzo, 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 bardzo duże zastosowanie, bardzo dużo bogatych i potrzebnych dla organizmu, dla zdrowotności organizmu substancji. Tak jak mówię, jeszcze ma działania też drobnoustrojowe, przeciwdrobnoustrojowe, grzyby, dodatkowo te wirusy, bakterie, naprawdę samo zdrowie. U mnie gołębie piją to przez cały rok. Minimum ten raz w tygodniu jest to przyrządzane. Gdzie kupić? Macie zaprzyjaźnionego pszczelarza, możecie od niego sobie to odkupić, ale równie dobrze wejdźcie sobie na, nie wiem, na Elixa, na cokolwiek i możecie sobie taki wyrób naprawdę kupić. Do sporządzenia tego ja używam, tu akurat są dwa pojemniczki, to jest 100 gram. 100 gram na taką ilość i naprawdę rok mam z głowy. To akurat też sam zamawiałem, że tak powiem, bo mówię, nie brane było tutaj nigdzie w okolicy, bo akurat nie było. I co z tym robimy? Po prostu do słoiczka, do jakiegoś pojemniczka, ja tak mówię, robię to w słoiku. Fajnie jakby to było w miarę rozdrobnione, ale tak mówię, na potrzebę filmu jest to robione tutaj teraz przy Was, żeby Wam to dokładnie pokazać. Czyli opróżniamy całość, jedno, otwieramy, opróżniamy drugie. Tak mówię, dobrze gdyby było to bardziej rozdrobnione, ale tak jak mówię, jest tutaj spora ilość, na spodzie jest też naprawdę spora ilość takiego drobnego.
a naprawdę jest to fajne. Można to nawet w palcach połamać, żeby było naprawdę drobniejsze. Troszeczkę tutaj popracujemy nad tym. Odrobinkę. I za chwilę zalejemy to alkoholem, żeby to się rozpuściło. I tak przez najbliższe 2-3 tygodnie. Przez 2-3 tygodnie codziennie będę to mieszał, tak? Czyli tak 1-2 razy dziennie. Stawiam to w ciemnym miejscu, żeby to nie miało zbyt dużego dostępu powietrza. Do tego mocarza wlejemy. Zalejemy mocnym. Troszkę rozcieńczymy słabszą, żeby ten woltaż nie był zbyt mocny. I coś takiego codziennie dokładnie staramy się to, ja mówię, 1-2 razy dziennie wymieszać, żeby to się po prostu na spokojnie rozpuszczało. I podstawa i kolejny plus tego, to się nie psuje. To może stać latami i nic się z tym złego nie dzieje. To po prostu mieszamy i już to powolutku zaczyna się rozpuszczać. Z każdym dniem będzie to coraz ciemniejsze, aż w końcu dojdzie do takiego koloru, jak to wszystko zacznie się tutaj rozpuszczać. Na spodzie zacznie osadzać się woskowina, tak jak mówię, ja jej nie podaję. Można to sobie zlać do osobnego naczynia. Można sobie, no mówię, można by było odławiać, bo to wiadomo, że są różnego rodzaju paproszki, no ale to przecież niczym nie przeszkadza. Tak jak mówię, naturalny środek, sami go sobie wykonacie, a naprawdę po regularnym stosowaniu tego zobaczycie różnicę u waszych ptaków. 3-4 tygodnie będzie na pewno stał codziennie mieszany i czekał, i po 3-4 tygodniach będzie można zacząć go regularnie stosować. Polecam i jeszcze raz polecam. Wprowadźcie to u siebie na stałe. Tyle ode mnie na dziś. Naprawdę zainwestujcie w to, regularnie stosujcie, a zdrowotność waszych ptaków poprawi się kolosalnie. Pozdrawiamy z propolisem. Trzymajcie się. Thank you.